Cześć, witam Was w drugiej części filmu poświęconej projektowi Tezos, w którym to przyjrzyjmy się trochę fundamentom tego projektu oraz spojrzymy na postęp prac w zakresie technologii i rozwoju oprogramowania właśnie projektu Tezos. Także zapraszam do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Projekt Tezos, może parę słów o samym ICO, gdyż to głównie wzbudzało w zakresie tego projektu jakieś emocje. Pomysłodawcy tego projektu, Arthur i Kathleen Breitman, w celu finansowania projektu założyli fundację w Szwajcarii celem zarządzania właśnie zebranymi środkami. Niestety para finansistów nie zwróciła uwagi na fakt, że zgodnie ze szwajcarskim prawem Rada Nadzorcza Fundacji ma prawo do pełnej kontroli środków. Wykorzystał to Johan Jevers. Ostatecznie para jednak odzyskała te kody źródłowe projektu poprzez założoną amerykańską spółkę w stanie Delaware, czyli w stanie bardzo takim propagującym startupy oraz takie projekty wysokiego ryzyka. Natomiast rada nadzorcza została zmieniona. Fundacja wzbudziła jeszcze trochę emocji na rynku poprzez zamieszanie związane z koniecznością wprowadzenia procedur KYC i AML dla swoich inwestorów. Jeśli chodzi o sam projekt tutaj Tezos, patrząc na portal CoinPaprika, na zakładkę Kod Progress, tutaj niestety nie zobaczymy tego, z tego względu, że projekt Tezos jest prowadzony nie na GitHubie, jest on prowadzony właśnie na portalu GitLab, który ma analogiczną funkcjonalność jak projekt GitHub. Parę słów o tym, czym projekt Tezos tak naprawdę ma się wyróżnić. Przypomnę, że jest to oczywiście już projekt z gotowym produktem, który funkcjonuje. Wyróżnia się, że został zbudowany od początku bez wykorzystywania implementacji innych projektów. Nie jest, co tym idzie, nie jest forkiem i nie stanowi również kolejnej warstwy będącej nadbudową na inny projekt. Głównym celem projektu było utworzenie rozwiązania niewymagającego właśnie hard forków i kompletnym zarządzaniem on-chain. Tutaj więcej o tym zarządzaniu on-chain mówię w serii filmów dotyczących rankingu platform Smart Contract. Tam jest odcinek odnośnie governance, w którym właśnie podkreślam istotność zarządzania on-chain. Projekt ten jest również platformą do tworzenia smart kontraktów działającą w oparciu o algorytm uzyskiwania konsensusu Liquidated Proof of Stake. Staking na platformie Tezos nazywany również jest bakingiem, wyróżnia się systematycznym wypłatami i jednym z najwyższych nagród dla stakerów. Odnośnie tego również zapraszam do podsumowania roku 2019, gdzie właśnie podkreślam to, że Tezos rzeczywiście dosyć systematycznie i regularnie wypłaca nagrody dla stakerów na tym protokole. Sama propozycja zmian w protokole jest przeprowadzana w innowacyjny sposób, gdzie zgłaszający usprawnienie musi je dostarczyć wraz z kodem źródłowym i wystawioną swego rodzaju fakturą. Taka zmiana po akceptacji społeczności zostaje dodana do głównej sieci, a jej autor zostaje od razu nagrodzony tokenami XTZ. Jest to w pełni automatyczne zarządzanie on-chain regulujące zasady działania protokołu, nie wymagające hard forków. Mamy tu również bounties on-chain, czyli nagrody i wyróżnienia za wszelkiego rodzaju dodatkowe funkcjonalności, które również po zatwierdzeniu przez społeczność są automatycznie dołączane do głównej sieci bez potrzeby dodatkowych forków. Wyróżniki, podsumowując, zdecentralizowane i automatyczna aktualizacja protokołu oraz to, że te aktualizacje nie wymagają tak naprawdę hard forków. Dodatkowo tutaj możemy spojrzeć na GitLabie, mamy informacje o statystykach do głównego repozytorium, do głównej gałęzi kodu, gałęzi master i potwierdza nam to fakt, że rzeczywiście prace nad tym projektem jak najbardziej postępują, są prowadzone i tak naprawdę nie można niczego temu projektowi zarzucić. Mam tutaj dosyć rozbudowany zespół, co ciekawe głównie jest to zespół składający się z osób freelancerów czy też firm poprzez mechanizm outsourcingu. Dodatkowo pamiętajmy tutaj, że wszelkie zmiany w protokole proponowane przez społeczność
są automatycznie wdrażane poprzez ich zatwierdzenie i te osoby są nagradzane. Także to też w jakiś sposób napędza społeczność tą bardziej techniczną do właśnie pracy na rzecz zespołu, gdyż są oni w tym momencie automatycznie wynagradzani. Oczywiście projekt Tezos posiada tutaj portal dla programistów, w którym właśnie wyszczególnione są wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne, postępy prac w zakresie technologii, osiągnięcia i informacje odnośnie właśnie tworzenia smart kontraktów na tę platformę. Z ciekawych rzeczy, też rzadko poruszanych w filmach o projektach, przypomnę o portalu Stack Exchange, gdzie projekt Tezos od niedawna również ma swoją witrynę, na której to widać zaangażowanie społeczności w zakresie właśnie rozwiązywania spraw, zadawania pytań, jeśli chodzi o właśnie cały koncept projektu Tezos. Także tutaj również polecam śledzić tą aktywność tej technicznej społeczności, która w tym projekcie głównie napędza moim zdaniem jego rozwój. Dodatkowo mamy tutaj nowe języki, w których umożliwione jest tworzenie smart contract na tej platformie. Przypomnę, że do tej pory był to dość oryginalny język Mikkelson. Sam projekt jest stworzony w języku OCaLM, także dosyć to są egzotyczne rozwiązania technologiczne. Natomiast tutaj wychodząc naprzeciw społeczności, projekt Tezos uruchomił możliwość tworzenia smart kontraktów właśnie w języku LIGO oraz w języku SmartPy, co zdecydowanie powinno ułatwić właśnie tworzenie tych smart kontraktów na tej platformie. I to chodzi, myślę, że to wszystko, jeśli chodzi o techniczną część całego rozwiązania. Oczywiście w zespole główne tutaj skrzypce grają założyciele, czyli państwo Breitman, Artur i Kathleen. Artur jest informatykiem i przedsiębiorcą, wczesnym tak zwanym early adopterem technologii i rozwiązania Bitcoin. Kathleen Breitman, finansistka, pracowała m.in. z firmą R3 Corda i Bridgewater. Mało natomiast wiadomo o zespole programistycznym, gdyż jest to głównie realizowane poprzez właśnie outsourcing. Jeśli chodzi o podsumowanie tego odcinka w zakresie projektu Tezos, to może o tych, najpierw powiem o paru wadach, które trochę niepokoją w tym projekcie. Pierwsza z nich to oczywiście sam staking, który był dosyć niedawno dodany przez Coinbase, jak i przez Binance, co prowadzi do moim zdaniem częściowej oczywiście centralizacji. Dodatkowo mam tutaj możliwość delegowania tokenów do innych użytkowników, do właśnie bakerów, także posiadając tokeny XTZ i chcąc zarabiać na samym stakingu, nie musimy nic robić, nie musimy angażować się technologicznie, gdyż nie każdy jest w stanie temu sprostać. Możemy po prostu oddelegować innym i dzięki temu czerpać zyski. Także przez jedno sobie jest to uważane za plus, przez inne za minus, natomiast takie są fakty, że mamy możliwość oddelegowania tych XTZ-ów i czerpania z tego zysków do właśnie wybranej grupy bakerów. Dodatkowo tutaj, jeśli chodzi o zmiany w protokole, oczywiście każda zmiana, każda propozycja musi zawierać kod źródłowy proponujący i realizujący to właśnie rozwiązanie, co tak naprawdę sprowadza się do tego, że zmiany w tym protokole mogą być proponowane jedynie przez technicznie zorientowane osoby umiejące również zaimplementować proponowane przez siebie rozwiązanie. Oczywiście projekt Tezos posiada również szereg plusów. Przede wszystkim brak konieczności tworzenia hard forków i pełna automatyzacja, pełne zarządzanie governance on-chain, które również w tym zdecentralizowanym środowisku jest niezwykle potrzebne i wygodne. Niemniej jednak myślę, że jest to projekt, któremu warto się przyglądać i śledzić postęp prac, jak i aktywność społeczności, tym bardziej, że mamy narzędzia to ułatwiające. Także to wszystko, jeśli chodzi o projekt Tezos. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję, cześć.